Torbicka ocenia popisy Katarzyny Cichopek w Polsacie. Wymowny komentarz legendarnej prezenterki. Stacja Polsat rozpoczęła już nadawanie nowego programu śniadaniowego Halo tu Polsat, który z miejsca stał się tematem szeroko komentowanym przez widzów i branżę telewizyjną. Wśród prowadzących znalazła się Katarzyna Cichopek, która powróciła do śniadaniowej telewizji po swoim odejściu z TVP. O popisy Cichopek na ekranie jeden z portali zapytał Grażynę Torbicką, co odpowiedziała. Reporterka portalu Jastrząb Post zwróciła się do Grażyny Torbickiej z pytaniem o to, czy oglądanie programów śniadaniowych to część jej codzienności. Legendarna prezenterka telewizyjna, znana z elegancji, gracji i profesjonalizmu, przyznała, że rzadko ma okazję do porannego oglądania telewizji, wybierając inne aktywności. Rano wyruszam na spacer z moim psiakiem, a potem już ruszam do moich obowiązków i bardzo rzadko zdarza się, że oglądam telewizje śniadaniowe, wyznała. Grażyna Torbicka o Katarzynie Cichopek. Nadaje się jej zdaniem na prezenterkę? W tej samej rozmowie Grażyna Torbicka przyznała, że sama na razie nie szykuje się do ponownego prowadzenia programów telewizyjnych. Nie, w tej chwili nie planuję powrotu, stwierdziła stanowczo. Wówczas prezenterka została zapytana o to, jak jej zdaniem jako prowadząca poranny program Halo tu Polsat radzi sobie Katarzyna Cichopek. Wszak swoją karierę w telewizji zaczynała jako aktorka w serialu M jak Miłość i to głównie z tej roli znana była przez lata. Dopiero w 2020 roku rozszerzyła swoją działalność o zawód prezenterki. Kasia Cichopek to od dawna dzieli pracę aktorską z pracą prowadzącej. Nie śledziłam jej poczynań, ale z tego co widziałam wcześniej, to jest właściwa osoba na właściwym miejscu, stwierdziła Grażyna Torbicka, wyrażając uznanie dla profesjonalizmu Cichopek.